prezentował w poprzedniej serii na 198 punktów. Będzie miał jednak obniżoną belkę startową, a więc trochę mniejsza prędkość na progu, no ale miejmy nadzieję, że powtórka z pierwszej serii nastąpi. Też wiatr pod narty Kamila. Troszkę szybszy jest niż w pierwszej serii na progu. Dobry, będzie dobry. Długi lot. Pięknie, pięknie! Daleko! Też przysiadł głęboki, ale odległość świetna. Chyba nowy rekord Polski, tak coś, mi się wydaje. Coś tak to wygląda jak 250. Zaraz zobaczymy. No, brawo, brawo od chłopaków. Gratulacje. Jaka odległość? Pod 250, czy może 251,5? Nowy rekord obiektu. Pół metra dalej niż przed momentem Stefan Kraft. Najdłuższy w historii lot Kamila. Najdłuższy w planicy, najdłuższy polskiego lotnika. No coś pięknego. Wiatr 13,1 metra na sekundę. Noty oczywiście niskie, 16,5, takie jak Krafta. Ale tutaj toczy się walka odległości przede wszystkim. No pięknie, pięknie, brawo Kamil. I to z krótszego rozbiegu, coś niesamowitego. No huknął tutaj Kamil jak z armaty. Będziemy przed Austriakami. No, będziemy przed Austriakami, to bez wątpienia, przed Słoweńcami. Czyli miejsce na podium dla naszej drużyny w tym konkursie zapewnione. Tak jak w całym sezonie. Było to oczywiste poniekąd, ja nie wiem po co te w ogóle emocje i dywagacje. Ale niesamowicie, Kamil. No brawo, brawo. Coś pięknego. Coś pięknego. No, a tutaj chyba przytarł. Była troszeczkę, tak, chyba coś było. Coś tak jak z Kraftem w Vikersund. Tak, ale noty sędziowskie są. Tego nie zauważyli tym razem, ale tutaj było chyba jednak rzeczywiście. Pupon trochę poszorował po śniegu. No nie ma to większego znaczenia. W sumie dla tego konkursu drużynowego, bo jesteśmy przed Austrią z przewagą 22 punktów. Brawo dla Kamila. Brawo. Mamy miejsce na